Cześć kochani, to są pięciominutówki, czyli takie krótkie filmy, w których w ciągu pięciu minut staram się powiedzieć coś inspirującego i mam nadzieję, że mi się uda i zazwyczaj, kiedy czytam w Nowym Testamencie, to tak inspirują mnie rzeczy pozytywne, zachęcające, ale dzisiaj przeczytałem w zasadzie w przedostatnim wersecie pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza informację, która nagle tak była... Wow! Wiecie, mija 2000 lat, a my ciągle zmagamy się z tym samym, i najstarsza chrześcijańska herezja wciąż jest w natarciu, wciąż jest żywa, a my czasami czytając Biblię, dajemy się nabrać na leb głupot, tak jakbyśmy byli pierwszym pokoleniem chrześcijan. Ludzie, minęło już 2000 lat. Już tyle pokoleń minęło wierzących ludzi, że jest czas się nauczyć, że pseudowiedza to jest po prostu najstarsza chrześcijańska herezja, i z Ewangelią nie ma nic wspólnego. Po czołówce wyjaśniam o co chodzi. Paweł kończy list do Tymoteusza takim zdaniem Pa, Tymoteuszu, strzeż tego depozytu, unikaj bezbożnych, próżnych rozmów oraz spo, sporów co do rzekomej wiedzy. I to sformułowanie rzekoma wiedza, to jest dokładnie, tak wiecie, nawet nie musimy mocno znać Greki, żeby wiedzieć pseudonymu gneoseos, yy, czyli... Pseudo, no właśnie, pseudowiedza, pse, pseudonimiczna wiedza, yy, czyli taka rzekoma, yy, rzekoma wiedza. I wiecie, najstarsza chrześcijańska herezja polegała na tym, że ludzie myśleli, że mają takie duchowe poznanie Ewangelii, takiego drugiego dna, które jest ukryte przed innymi wierzącymi. Czyli jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, że umarł za nas na krzyżu, że zmartwychwstał trzeciego dnia, że kto w to wierzy, to właśnie z łaski, przez wiarę jego grzechy są mu przebaczone, ale niektórzy uważali, że tam jest jeszcze takie drugie dno, tajemna wiedza, zakryta przed innymi. I to jest ta rzekoma wiedza. Stąd gnostycyzm, gnoza, rozwinęło się to bardzo mocno, ale właśnie słowo gnoza znaczy wiedza i Paweł mówi, unikaj tych sporów co do pseudowiedzy, co do rzekomej wiedzy, bo Ewangelia po prostu jest nam dana, Duch Święty wprowadza nas w zrozumienie Ewangelii i tam nie ma takiego, wiecie, dna, że Pan Bóg ma wybranych ludzi specjalnym takim duchowym, głębszym feelingiem i oni łapią o co chodzi, a reszta to są po prostu ciemniaki, chodzą do kościoła, śpiewają w uwielbieniu, mówią kazania, nie mają pojęcia na czym jest Ewangelia. Zawsze jest taka pokusa uwierzyć, że jest jakaś taka tajemna wiedza, no bo skąd mamy wiedzieć, że ona jednak nie jest prawdziwa? Za każdym razem, gdy pojawia się jakaś taka tajemnica i zrozumienie, a ja mam wrażenie, że to po prostu ciągle żywa w każdym pokoleniu, że jest jakiś taki duchowy sposób poznawania Ewangelii, inny niż, niż po prostu przeczytanie jej w Biblii, zrozumienie tego, co przez dwa tysiące lat cieszy chrześcijan. Najprostsze kryterium, które dla mnie w ogóle odrzuca taki sposób myślenia o istnieniu tajemnej wiedzy, to to, że żadne z tych tajemnych poznań, żadne z tych duchowych odkryć, ono nie żyje dłużej niż, nie wiem, 10, 15, góra 20 lat. A potem się zużywa i okazuje się, że to, to nie jest prawda. Że szczepionki wcale nie zwiastują przyjścia antychrysta. Że, że te wszystkie spiski okazują się bzdurne, że Unia Europejska wcale nie jest restauracją Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a takie historie też kiedyś słyszałem 20 lat temu już nikt ich nie powtarza że Kęp Babilon w czasie wojny w Zatoce Perskiej to wcale nie jest nowy Babilon i ta stamtąd przyjdzie Antychryst. I takie sensacje co chwilę się pojawiają. One, żadna z nich nie żyje niż 10 lat. Paweł mówi do Tymoteusza, unikaj tych ludzi, którzy mają rzekomą wiedzę. W Ewangelii wszystko jest jasne, treść Ewangelii jest znana, nie trzeba jej odkrywać, ale nas pociąga tajemnica. Ale tam, gdzie jest tajemnica, tam jest właśnie pseudowiedza. Yy, I tam, gdzie jest ta pseudowiedza, taka, wiecie, tajemna wiedza, której nie da się inaczej usprawiedliwić niż feelingiem, że może to nie wynika wprost z Pisma, ale tak czuję, tak rozpoznaję. Nie. Ewangelia od dwóch tysięcy lat przenoszona przez chrześcijaństwo jest niezmienna i ciągle tak trwa i ciągle nas cieszy i ciągle nas prowadzi wieć, w, w, w ramiona Pana Jezusa, ciągle nas ekscytuje, a do tego pojawia się masa ekscytacji, z której nic nie wynika i której po 20 latach nikt nie pamięta. I za 20 lat pojawi się nowa gnoza i nowa gnoza i nowe jakieś takie tajemne poznania i znowu ludzie za tym pobiegną, ale po 20 latach nie zostanie po tym ani śladu. A może lepiej tak posłuchać co mówi 20 rozdział, 20 werset 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Unikaj pseudowiedzy. Unikaj pseudowiedzy, a poznanie Chrystusa jest wszystkim czego potrzebujemy. Pseudowiedza nam jest do niczego zupełnie niepotrzebna. Więc tak jakoś z takim smutkiem dzisiaj przeczytałem ten fragment i chociaż wiem że gnoza jest najstarszą chrześcijańską herezją, to myślę, że taki sposób myślenia o chrześcijaństwie, o takim tajemniczym kręgu osób, szczególnie wtajemniczonych, które mają szczególne poznanie i wejrzenie, a reszta chrześcijan to głupki, którzy niczego nie rozumieją i nie mają duchowego zrozumienia rzeczywistości. Ciągle to w nas żyje. Ciągle to w nas żyje. Mi już zadzwonił budzik, że minęło pięć minut. Temat jest taki gruby i może wymaga jakiegoś większego rozwinięcia, ale w tej pięciominutówce myślę sobie, to wystarczy. To jedno zdanie wystarczy, żeby mnie i ciebie zachęcić. Unikaj pseudowiedzy. To, co od dwóch tysięcy lat niezmiennie cieszy chrześcijan, to jest treść Ewangelii. A to, co się pojawia jako chwilowa sensacja, tak szybko jak się pojawia, tak szybko umiera i szkoda na to czasu. Naprawdę szkoda na to czasu. Miejcie dobry dzień i cieszcie się Ewangelią. Z tym cytatem C.S. Luisa Was zostawię: Wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Więc treść Ewangelii, tak jak ją apostołowie 2000 lat temu spisali, przez 2000 lat prowadzi Kościół i prowadzi skutecznie i do nieba, i do spotkania z Jezusem w wieczności, w jego ramiona, i żadnej pseudowiedzy nam nie trzeba, żadnych dopisków tam między wierszami Ewangelii dopisywać. Nie ma potrzeby, Ewangelia nam zupełnie wystarcza. Dobrego dnia.